Witajcie kolejny po raz kolejny na naszym kanale. Po dłuższej przerwie wracamy, ale wracamy już z bardzo znanym gościem. Sportowcem, dwukrotny olimpijczyk, mistrz świata. Witamy pana, pan Tomasz Kucharski. Dzień dobry, witam was. Witamy serdecznie. No, człowiek, który pozwolił nam pokochać sport, który no, nie jest jakiś tak bardzo specjalnie znany czy popularny wśród młodzieży chociażby, czy też nawet do oglądania w telewizji, prawda? No tak, pioślarstwo rzeczywiście nawet w Gorzowie, kiedy przechodzimy przez Wartę i widzimy ludzi, którzy tam pływają, wszyscy mówią, że to kajakarze. Bardzo często moja dyscyplina jest mylona z kajakami, a rzeczywiście jest totalnie inna. Pływamy tak naprawdę tyłem do przodu, więc no i wykorzystujemy wszystkie partie mięśniowe. No, czyli to jest bardzo wymagająca dyscyplina sportu. To jak to się zaczęło w ogóle? Że akurat... Czy no, Gorzów był tym... Historia zaczęła się tak naprawdę od tego, że jako taki mały kajtek w szkole podstawowej próbowałem wszystkich dyscyplin sportowych. No ale mając tam 1,40 m w kapeluszu, nie bardzo ani do drużyny piłki ręcznej, ani tym bardziej do koszykówki czy siatkówki. A jedyne miejsce w drużynie piłkarskiej było na bramce. No nikomu się nie chciało, żeby stać na bramce. No tak, zawsze ten najgorszy znał na bramce, tak? Więc nie chciałem. I zupełnie przez przypadek mój wychowawca w szkole podstawowej, jednocześnie nauczyciel wychowania fizycznego, powiedział nam na jednej z lekcji WF-u jesiennych, że jest taka możliwość, żeby przyjść na łaźnię miejską. Są zajęcia bezpłatne, spływania, można popływać trochę. Ja miałem tą jeszcze taką przyjemność, że jako maluch w przedszkolu stilonowskim miałem naukę pływania w przedszkolu już, więc w szkole podstawowej świetnie sobie radziłem. Chętnie skorzystałem z tych zajęć. Jakież moje było zdziwienie, kiedy okazało się, że są to zajęcia stricte właśnie dla wioślarzy. Każdy wioślarz musi posiadać kartę pływacką dla swojego bezpieczeństwa tak naprawdę. Tą umiejętność pływania w podstawowym chociaż zakresie. No ale jak przyszedłem i znowu się okazało, że te 1,40 m w kapeluszu, no to fajnie, ale tylko na sternika na początek, więc pierwsze dwa lata byłem sternikiem w osadzie. W osadzie i teraz zaczynał pan od tej tam klasyfikacji, bo tam tych jest 8, 4 i tak? Tak, jak to? Na początku rzeczywiście wszyscy zaczynamy szkolenie od dużych osad, czwórek i ósemek, dlatego że wtedy jest bezpieczniej. Wysujemy dwójkami lub czwórkami, jeżeli jest to ósemka, czyli połową składu. Kiedy technika już jest taka przyzwoita i zawodnik potrafi sobie poradzić z wiosłem tak naprawdę technicznie, może jeszcze nie całkiem dobrze, ale już w takim minimalnym stopniu zaczynamy wiosłować całą osadą, więc na początek duże osady, bo one są bezpieczniejsze, są mniej wywrotne, a później dwójka i jedynka i to tak jest naprawdę, wtedy zaczyna się zabawa. Czy to tak naprawdę decydują predyspozycje, że akurat została tutaj dwójka wybrana, czy...? Jakby w tym końcowym etapie rzeczywiście i tych największych sukcesów została dwójka podwójna wagi lekkiej, ale wcześniej, kiedy po raz pierwszy wchodziła konkurencja wagi lekkiej w program Igrzysk Olimpijskich w Atlancie w 1996 roku, wtedy były dwie konkurencje. I ta moja koronna była zajęta, ponieważ Robert Cyrz startował z Grześkiem Wdowiakiem w czwórce. No i druga męska konkurencja to była czwórka bez sternika wagi lekkiej i taka została stworzona. Po różnych perypetiach, przygodach, startach i wydawało nam się, że miejscach, których no, dają nam szansę walkę o igrzyska, czyli od pierwszego do ósmego miejsca, wydawało się, że to będzie techniczną sprawą wyjazd na Mistrzostwa Świata i kwalifikacje przed igrzyskami. Niestety okazało się, że przy zielonym stoliku wtedy władze związku zadecydowały, że nie pojedziemy. Chcieliśmy też na własny koszt, nie udało się tego zrobić i tak naprawdę wtedy w trakcie tych Mistrzostw Świata miałem taki ogromny ból, kiedy zauważyłem, że nagle pojechały zamiast naszej czwórki dwie inne dwójki, które nie były na żadnym Pucharze Świata, nigdzie nie startowały.
I one pojechały na Mistrzostwa Świata, zajmując ostatnie i przedostatnie miejsce w swoich konkurencjach, że chyba nie warto wiosłować. I pierwszy raz postanowiłem wtedy, że odkładam wiosła na kołek. No ale to niedługo potrwało, bo jednak co, zawzięcie było, czy związek się zmienił, czy znaczy, władze zostały prawie te same, ale zmieniła się też sytuacja. Po igrzyskach w Atlancie okazało się, że Grzesiek Wdowiak zrezygnował z uprawiania wioślarstwa, został w Stanach Zjednoczonych i tak naprawdę zwolniło się miejsce w tej osadzie. Ja już wtedy na studiach, jeszcze mając urlop dziekański, pracowałem w już nieistniejącym dzisiaj klubie studenckim Barabara Gorzowskiego AWF-u, taki był kiedyś klub studencki. Pracowałem tam jako barman, kelner, więc daleko byłem już od treningu, od wiosłowania. I mój trener Marian Henik namówił mnie do tego, żeby spróbować jeszcze raz. Przyszedł z taką informacją, że na jesieni, właściwie na jesieni, no, ta jesień taka jest dość specyficzna w tych całej mojej historii sportowej. Zawsze się coś działo jesienią. I mówi, że za 2 tygodnie są konsultacje i zostanie wybrana najpierw 12 zawodników, która będzie jeździła. Stopniowo będzie z tej 12 wyłaniana osoba do składu, do Roberta. Jedynym warunkiem było to, żeby ważyć 72,5 kg. I ja wtedy ważyłem już około 79 w 2 tygodnie. Sobie pomyślałem, warto, nie warto, zaryzykuję. Także to zbijanie wagi było dość trudne. 3 razy musiałem, właściwie o 4 rano zacząłem pierwsze bieganie. Skończyłem o 7.30, o 8 ważenie i rzeczywiście na 0,72500 równo było. I zaczęła się ta przygoda o walki o tą jedno miejsce w osadzie z Robertem. Jak długo trwał ten proces? No trwał tak naprawdę do czerwca i wydawało mi się w czerwcu, że niestety sprawa jest przegrana, bo wtedy zostałem razem jeszcze z zawodnikiem z AZS-u Szczecin, Tomkiem Fiłką. I trener zadecydował, że ze względu na to, że Tomek ma naturalną wagę lekką, czyli waży bez żadnego tam śrubowania poniżej 70 kg, gdyż w mojej osadzie, w konkurencji, żeby w ogóle być dopuszczonym do startu, musimy łącznie ważyć 140 kg, nie możemy ważyć więcej. Przy czym jeden zawodnik może ważyć maksymalnie 72,5, ale drugi te 2,5 musi niestety ważyć mniej. Jakby to wyglądało w tym kierunku, że jest ta możliwość, że Tomek Fiłka parę kilogramów, ten czy kilogram, czy półtora, jest w stanie Robertowi zrobić bez problemu. No i oni pojechali na przedostatni Puchar Świata, zajęli 6. miejsce, ja śledząc wyniki pomyślałem, że czyli koniec przygody, 6. miejsce, nikt już nie będzie kombinował. No i jakby zacząłem się rozglądać, czy gdzieś już wakacje, gdzieś pojechać, coś gdzieś ze znajomymi, gdzieś się wybrać. Ale okazało się, że trener Jurek Broniec najpierw zadzwonił do właśnie Mariana Heniga, później do mnie, że chciałby, żebym przyjechał jako rezerwowy zawodnik na obóz, że gdyby się coś wydarzyło, żeby ten trening mógł być cały czas prowadzony. I to też się tak przez chwilę zastanawiałem, warto jeszcze tam te 3 tygodnie, 4 się tam męczyć, nie wiadomo co z tego będzie. I a jednak mówię, zaryzykuję, pojechałem. Jak to się czasami mówi, ile to trzeba mieć szczęścia i znaleźć się w danym momencie. Tomek Fiłka 2 tygodnie później był świadkiem na weselu swojego przyjaciela. Nie było go w sobotę i w niedzielę na treningu. W momencie, kiedy były przejazdy zaplanowane, no i był krótki temat. Trener przychodzi rano, mówi: Tomek, idź przestaw sobie miejsce w Łodzi do siebie i o 10 zaczynacie przejazdy. Po pierwszym przejeździe Robert nie powiedział mi, jaki jest czas, ale tak siarczyście dosyć przeklinał i sobie pomyślałem, chyba słabo, ale wyjechany byłem totalnie. Trener podpłynął, też nie powiedział, jaki jest czas, tylko zapytał mnie, czy będę w stanie drugi raz popłynąć. Poprosiłem o 15 minut przerwy, popłynęliśmy drugi raz.
Jak się okazało, że drugi raz było tak samo szybko, 10 sekund szybciej niż była, niż pływała łódka z Tomkiem Fiłką. I tak pojechaliśmy na pierwszy Puchar Świata, zdobywając trzecie miejsce, ale ten puchar też był specyficzny, dlatego że wygrywamy przedbieg, a mamy w przedbiegu mistrzów olimpijskich sprzed roku, czyli z Atlanty, i wicemistrzów olimpijskich. Wygrywamy ten przedbieg, rozmawiając jedyny raz, kiedy rozmawialiśmy w torze, czy opłaca nam się płynąć na drugie miejsce, czy na trzecie, jak będą dalej losowania. Okazało się, że tak rwaliśmy ten bieg, że nasi rywale nie wiedzieli w końcu płynąć, czy nie płynąć. Wygraliśmy ten przedbieg. Wygraliśmy później półfinał i to też nasze szczęście, że bo już no, oczywiście taka euforia, że nam idzie tak łatwo i tak szybko, że w finale jak narzuciliśmy tempo, na 1500 metrów mieliśmy przewagi dobre 4,5 sekundy. To jest w wioślarstwie, przynajmniej w dwójkach małych osadach, to jest bardzo dużo. Lucerna, tam właśnie był ten ostatni Puchar Świata, jest tak położona, że wioska sportowa jest tak mniej więcej 1200 metrów po starcie, czyli 800 do mety jeszcze. I część reprezentacji, która już była po startach, szła, żeby nam pogratulować tego złotego medalu na Pucharze Świata. I kiedy następuje dekoracja, jesteśmy wyczytani jako trzeci, wszyscy tacy zdziwieni, jak trzeci, tyle żeście prowadzili. A to po prostu była nauczka, że organizm no, może się wykrzesać dużo, ale pewnych rzeczy nie przeskoczy, tak? I są te ograniczenia i zapłaciliśmy ogromną cenę i całe szczęście, że na Pucharze Świata na ostatnich 150 metrach tak nas ścięło, że nie byliśmy w stanie wiosłować. Ledwo wybroniliśmy ten brązowy medal na Pucharze Świata i całe szczęście, że wtedy. Dlatego, że nauczyliśmy się też pływać później na obozie już przed Mistrzostwami Świata na zegar. I na ten zegar w Łodzi, na tą prędkość przy dobrych warunkach, okazało się, że możemy popłynąć równo wszystkie 500-ki, zachować siłę. I w 97 roku historyczna sytuacja, po raz pierwszy polska osada zdobywa złoty medal na Mistrzostwach Świata. Nie miałem to szczęście być w tej osadzie, także to było pierwsze takie super osiągnięcie. Rok później powtórka. No i taki ten 99, taki straszny dla mnie rok, kiedy drugi raz miałem przestać wiosłować. Wszyscy mówili, panowie, wy to jedziecie, tam nie musicie prawie wiosłować, wystarczy, że będziecie do 12 miejsca, nikt wam nic nie powie, zróbcie kwalifikacje, przecież to jest najważniejsze. No i tam muszę się przyznać, że zabrakło nam w repasażowym biegu niecałe 150 gram. Zostaliśmy zdyskwalifikowani. Czyli brak kwalifikacji. Różne były przyczyny i to naprawdę można byłoby dużo opowiadać o tych przyczynach, które były nie tylko naszych sportowych, innych założeniach w ogóle tam przygotowań. Koniec końców dostajemy szansę od związku, właściwie na początku od klubów i w roku olimpijskim wygrywamy kwalifikację olimpijską i znowu historyczny moment. Pierwsza polska osada zdobywa złoty medal olimpijski. No i potem się sukcesy już zaczęły, bo w wioślarstwie od tamtego momentu do tej pory jesteśmy gdzieś cały czas w czołówkach. No wcześniej była taka trochę przerwa, bo ostatnie dwa medale były w 92 roku, czyli tak naprawdę nie było w Barcelonie medalu. W 92 roku czwórka bez Sternika i jedynka, Szkajetan Broniński, który przez całe moje sportowe życie był dla mnie takim wzorem zawodnika, pracy i takiej niezłomności w tym dążeniu do walki. Ja pamiętam, jak śledziłem igrzyska w Barcelonie i wyścig jedynek, startując tam rok wcześniej na Mistrzostwach Świata Juniorów, znałem ten tor, widziałem, ale jakby patrząc w telewizji, ten skrót toru był tak niefortunny, że w pewnym momencie wydawało się, że Kajetan ma szansę na medal, jest blisko, a potem skrót kamery tak pokazywał, że inny zawodnik jest już tak blisko i nagle u dołu kamery wyskakuje na telewizji na brązowym medalu Kajetan i
No dla mnie to było niesamowite, dlatego że pierwszy raz, kiedy przyjechałem do Wałcza w 90 roku, bardzo dawno temu, w 90 roku, to pamiętam jak dziś, jak Kajetan ustawiał swoją łódkę, a my takie małe chłopaczki przyszliśmy i z rozdziawioną buzią słuchaliśmy, jak on nam opowiadał o Mistrzostwach Świata, o pucharach, o tym wszystkim, także no, przez całe to życie sportowe gdzieś to wzór taki do naśladowania. Kolejne sukcesy, no to była kolejna olimpiada przede wszystkim, też mistrzostwa po drodze się należyły. Który sukces dla Pana jest tym takim najważniejszym osobiście? Bardzo trudno jest tak naprawdę określić, bo wiadomo, że igrzyska są najważniejszym takim startem dla zawodników w konkurencjach olimpijskich oczywiście. I powinniśmy się z nich tak naprawdę najbardziej cieszyć, ale jest też, miałem w swoim życiu taki start, który jest dla mnie, czy był bardzo istotny i wielokrotnie na spotkaniach z młodzieżą wracam do niego. To był pierwszy rok, kiedy mi trener pozwolił startować na jedynce. Startowałem na takich regatach w Gdańsku i wcale ich nie wygrałem. Byłem piątym zawodnikiem na sześciu, ale byłem taki szczęśliwy. Pamiętam, że trener mnie pytał, z czego ty się cieszysz, kucharz? Przecież to tylko piąte miejsce. Ja mówię, trenerze, ale wyprzedziłem jednego zawodnika spoza Gorzowa i to już się liczy. I gdzieś to tak cały czas było, więc tamten medal zawsze jest w mojej pamięci, dlatego że miałem tą szansę nagle wystartowania na jedynce. Przez cały sezon byłem sternikiem, a na jesieni miałem pierwszą szansę wystartowania na jedynce i udało mi się kogoś wyprzedzić, więc dla mnie był to bardzo ważny start. Oczywiście te starty na igrzyskach tak samo są ważne. Pierwszy wiadomo, no, jest historyczny i on się wpisał bardzo mocno, ale przy drugim było wiele kłopotów zdrowotnych, wiele zawirowań. Pod dużym znakiem zapytania stał w ogóle start. I też mieliśmy już w pewnym momencie takie spore grono ludzi, którzy mówi, że a to już teraz to wam tak nie pójdzie, nie uda się. I więc wtedy też ten sukces inaczej smakuje i ten moment, kiedy stoi się na podium i w tych myślach jest to, że tym wszystkim niedowiarkom udowodniło się, że można było. Choć medal w Atenach okupiony był największym zmęczeniem, jakiekolwiek w życiu doznałem. A 1500 metrów do mety, kiedy przepłynęliśmy, jeszcze mi się wydawało, że będzie to najlżej zdobyty medal. Jak strasznie się myliłem. Boleśnie, o, boleśnie się myliłem. Teraz tak nawiązując, bo potem te wiosła już tak były, już ten sukces szedł już jeden za drugim, bo tam było tych sukcesów i gorzowskich, i bydgoskich, tam tych zawodników tak trochę było. No, teraz do Mistrzostw Świata, które też znowu zdobyliśmy kolejne medale, które minęły. Ale tak wchodząc na ten rynek tutaj nasz lokalny, tych zawodników z Gorzowa naprawdę wyszło w tych wiosłach, czy w kajakach nawet dosyć sporo. Ale ten sukces, który znamy w całej Polsce, na całym świecie, tu lokalnie cisza. Czy różnie były momenty, że był trochę bardziej wykorzystany. Ja użyczyłem swojego wizerunku AWF-owi Gorzowskiemu, który też korzystał przez długi czas z tego. Był też taki moment, kiedy miasto korzystało z wizerunku, który udostępniałem za darmo. I no był taki moment. No są takie fale. Raz jest, że tak powiem, łatwiej czy więcej, raz jest trochę mniej. No dzisiaj pełnię funkcję też prezesa Lubuskiej Rady Olimpijskiej i wziąłem sobie za punkt honoru, że tych naszych olimpijczyków lubuskich, których jest naprawdę bardzo dużo, część, która startowała już bardzo dawno, zapomnianych, trudnych do odnalezienia, którzy się nie pokazują, gdzieś szukamy, odnajdujemy i seria takich spotkań w szkołach jest już zaplanowana i obiecałem sobie, że tak naprawdę to grono olimpijczyków będzie się spotykało. Patrząc na to, co robi Zachodniopomorska Rada Olimpijska i jak tam funkcjonuje, jak współpracuje z prezydentem i z marszałkiem województwa,
myślę też o tym, że warto iść w tym kierunku, bo to są ludzie, którzy potrafią opowiadać o swoich przygodach, mają swoje pasje, mogą też pokazywać nie tylko młodzieży, że warto czasami dać się ponieść właśnie w te dziedziny, które są dla nas pasją, nie tylko sportową, ale warto i one mogą nam pomagać później w życiu codziennym. Panie Tomku, a teraz jakby tak wracając do tych szkoleń, bo w Gorzowie naprawdę tego szkolenia jest dużo, bo to zawodnicy, co pływają dla Gorzowa, no też nie są często związani z tym Gorzowem, potem tylko tu zostają. Tak, to szkolenie jakoś tak rozwinięte jest mocno, ale potem gdzieś ta seniorska, tak to znika, czy jak to wygląda w takim mamy sporcie? Mamy sytuację taką, ponieważ dziś... Jak oceniłby Pan też sytuację obecną wioślarstwa? Sytuacja wioślarstwa myślę, że jest jakby pod względem bazy dzisiaj jest bardzo dobra, dlatego że mamy tak naprawdę jedną z najnowocześniejszą przystań, która jest nad Wartą w tej chwili w Gorzowie. Mamy szkołę mistrzostwa sportowego, która pozwala zawodnikom, którzy chcą trenować, tak naprawdę poświęcić się dla tej dyscypliny i dostosować edukację do szkolenia sportowego. Mamy bardzo dobrych trenerów i tu naprawdę nie można powiedzieć, czy na wyrost mówić, że mamy bardzo dobrych trenerów, dlatego że chętnie przychodzą zawodnicy. Chętnie przychodzą zawodnicy nie tylko do wioseł i nie tylko na studia, nie tylko na WF, bo chcą też przychodzić właśnie do liceum. Jedyną dzisiaj bolączką tak naprawdę dla całej Szkoły Mistrzostwa Sportowego jest internat, którego przy szkole nie ma i myślę, że wszystkie dyscypliny, które tam są zebrane, mogłyby mieć więcej zawodników, bo mamy tak naprawdę bardzo fajną, mądrą ekipę trenerską, czy to w kajakach, czy w wiosłach. To jest spora grupa trenerów, którzy są w reprezentacji narodowej trenerami. Także to jest też jakby ten wyróżnik i to, że chcą zawodnicy przychodzić do nas, nie tylko z Gorzowa. Mhm. Ale seniorzy, dlaczego? No właśnie. Dlaczego jest tak mało seniorów? Czy jest jakiś problem z przejściem tego okresu z juniorskiego na ten okres seniorski? Tak, dlatego że większość juniorzy młodsi, czasami młodzieżowcy no, są jeszcze pod taką ochroną rodziców i bardzo często kosztem rodziców odbywa się to szkolenie, tak? Czy mieszkanie, utrzymanie siebie. Kiedy tak naprawdę senior nie załapie się do reprezentacji, nie ma tego stypendium kadrowego, a tylko niewielkie pieniądze z klubu, to tak naprawdę musi zadecydować, czy zaczyna szukać już zawodowej ścieżki innej niż sport, czy ma szansę jeszcze zawalczyć i wejść do reprezentacji i wtedy tak naprawdę może się utrzymywać z środków, które są dostępne jako stypendium kadrowe. Mhm. Czy też stypendium prezydenta miasta, no ale ono jest od wyniku sportowego tak naprawdę, więc to jest ważne. A takie stypendia z wyższych szczebli, czy jakieś ministerialne, sportu? Tak, no to jest stypendium, które jest, każdy związek sportowy ma regulamin, ale on jest związany z tym, czy zawodnik wystartuje na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, które zajmie miejsce. Okay. To jest taki warunek po prostu. Tak, tak? I warunek jest do 8 miejsca. Dzisiaj ministerialne stypendium zdarza się, oczywiście jest to w gestii pana ministra, że zawodnik, który w danym roku ze względów, nie wiem, kontuzji, czegoś, co mogło się wydarzyć niespodziewanego na najważniejszej imprezie, na której miał walczyć o medal, ale w poprzednich latach miał sukcesy, może liczyć, że w drodze wyjątku minister na rok czasu przyzna takie stypendium i to też jest możliwe. Ja w roku 2006, przepraszam, skorzystałem z takiego stypendium, kiedy tuż przed Mistrzostwami Świata w Japonii nie wystartowałem, miałem naderwanie najszerszego grzbietu i nie mogłem wystartować. Uzyskałem takie stypendium od pana ministra, więc też mogę powiedzieć, że jest to możliwe i tak się zdarza. Jasne. A czy tak naprawdę młoda jakaś osoba, czy zawodnik już starszy, jak się skupi na tym wioślarstwie, to nie osiągając jakichś tam znaczących sukcesów, mam na myśli, nie wiem, medale na przykład na jakichś dużych imprezach,
jest w stanie się utrzymać? Piotr Chojka był wiele lat w reprezentacji, no i do pewnego momentu, to kiedy jest się jeszcze samemu, nie ma rodziny, większość spędza się na obozach, to jest jakiś też sposób na życie, ale to nie jest tak naprawdę sposób na życie, które można by było sobie układać już na dłużej. Więc w pewnym momencie większość zawodników ma taką decyzję i czy tak się kieruje. Jak rok temu podjął decyzję, w tym roku, przepraszam, na wiosnę podjął Zbyszek Schodowski decyzję, że rezygnuje, bo ósemka, w której startował, nie osiągała takich wyników, jakby chciał. Tych stypendiów nie było albo były w tak minimalnych warunkach, więc musiał podjąć decyzję, czy kieruje się już w stronę szukania innej ścieżki zawodowej niż sport. Nasz gość przygotował pewną niespodziankę. Przyniósł tutaj właśnie swój najciężej wywalczony, jak to dzisiaj już wspomniał, medal, czyli medal z Igrzysk Olimpijskich w Atenach w 2004 roku. Można w końcu dotknąć prawdziwego złota olimpijskiego. Ja tak osobiście powiem szczerze, że to pierwszy raz się w ogóle spotykam, rozmawiam z mistrzem olimpijskim. Natomiast co mi przychodzi do głowy, to takie dwa wnioski, o czym pan wspominał w sumie na samym początku naszej rozmowy. Po pierwsze, to jest pan przykładem, że nigdy nie warto się poddawać. Zawsze trzeba walczyć do końca, bo czasem jest tak, że może faktycznie wydaje nam się, że pewnego celu nie potrafimy osiągnąć z jakichś tam względów, ale tak jak w tej sytuacji, czyli to wesele u tego pana, pozwoliło panu wystartować w tych testówkach i później występować razem z Robertem Szyczem dalej w tej dwójce. To jest jedna rzecz. A druga to jest taka, że zapomniałem. To ja dodam, to jest łód szczęścia. Szczęście, dam na to przykład, ponieważ kiedy byliśmy w Sydney, już przyjechaliśmy do wioski i startowaliśmy w przedbiegach. Okazało się, że jeden z sędziów, kiedy płynęliśmy na start w przedbiegach, jeden z sędziów się zagapił i dosłownie w ostatniej chwili go zauważyliśmy, hamowaliśmy bardzo ostro, oni bardzo ostro skręcali, przepłynął 10 cm katamaranem obok naszego dziobu. Więc gdyby wjechał, no to wiadomo, że jest koniec łódka, inna nie wiadomo, czy by się udało. To nic, ale dużo szczęścia. Półfinał. W półfinale okazało się, że tor regatowy w Sydney był prawie 70 km poza miastem, czyli z wioski dojeżdżaliśmy autobusem. Po 15 minutach jazdy kierowca się zatrzymuje i mówi nam, że on nie wie, jaka jest trasa, bo on tu jest pierwszy raz, jest wolontariuszem, on nawet nie mieszkał w Sydney. A tak jak mówiłem, sytuacja, kiedy musimy zważyć się przed startem, najwcześniej możemy 2 godziny przed, najpóźniej godzinę. I kierowca chciał wracać do wioski. Nie było już szans, gdyby zawrócił, żebyśmy zdążyli się zważyć, czyli byśmy nie, po prostu nie byli sklasyfikowani, nie wystartowali. I 5:10 po angielsku poprowadziłem pana, ponieważ niedaleko mieszkaliśmy na obozie przed igrzyskami, więc kojarzyłem tą drogę, udało nam się dojechać. I to się nazywa łód szczęścia, kiedy takie sytuacje się dzieją. I najważniejsza, kiedy już było wiadomo, że w półfinale pojechaliśmy z najlepszym czasem, no towarzystwo, które przyjechało, czyli prezes PKOL-u plus oficjele, bardzo chcieli nas wesprzeć duchowo, czyli najgorsza sytuacja dla sportowca, kiedy przyjdzie pełno ludzi i mówi, poklepią po plecach, mówią, tak, liczymy na was, liczymy na ten medal, i to największa spina jest wtedy. Wyczuł to nasz trener w porę i poprowadził ich gdzieś dookoła. My zdążyliśmy odpłynąć od pomostu, nie zdążyli nam dojść, nie do nas dojść. Więc ja bardzo często mówię, że łód szczęścia jest bardzo ważny, oprócz tej pracy, oprócz tego wszystkiego, techniki, zaangażowania i całego sztabu ludzi, ten łód szczęścia się przydaje i tam właśnie te igrzyska bardzo mocno to pokazały. Wracając do mojego wątku, bo mi się przypomniało, chodziło mi o drugą kwestię, taką, żeby też próbować swoich sił w różnych dziedzinach. I czasami nawet, tak jak tutaj jest najlepszy przykład, nasz mistrz olimpijski też miał okresy, gdzie zrezygnował z czegoś, i żeby spróbować czegoś innego, ale tak naprawdę jednak ta miłość do i próba walki do wioślarstwa wygrała, zwyciężyła, prawda?
No i teraz może się, może się cieszyć z takich sukcesów, bo słuchajcie, naprawdę fajna sprawa. Pierwszy raz złoty medal. Widzieć medal nawet, a co dopiero dotknąć. Niestety drugi już nie będzie dostępny. Wiemy, bo już jesteśmy, został oddany do muzeum. Gdzie naprawdę gest bardzo duży. Bardzo trudno jest się, że tak powiem, odpępowić od medalu, ale rozmawiając z moimi starszymi kolegami, a z jednym, też Lubuszanem, Darkiem Goździakiem, opowiadał mi, że on też prawie 5 lat był dopytywany, czy to może już by oddał, a to jeszcze nie, no ciężko, ale w końcu się zdecydował i u mnie też przyszedł taki moment. Bardzo fajny moment, bo tak bo w tym roku mamy stulecie właśnie polskich wioseł, stulecie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, więc też moment taki i moment, kiedy była otwarta wystawa polskiego, 100 lat polskiego wioślarstwa, więc był to najlepszy moment do tego, żeby go przekazać. Ja teraz zadam pytanie troszkę inne, bo dzisiaj taka wiadomość napłynęła z mediów, że miasto troszeczkę ma zamiar, zadaję też to pytanie z tego względu, że, no, że pan jakby uczestniczył w tym świecie politycznym zajmującym się sportem, ma zamiar zmienić finansowanie sportu, założenie, które ma się zmienić w ten sposób, że większość środków, czyli 3/4 ma być właśnie na, taka jest informacja przekazana, na szkolenie młodzieży, a pozostałe środki 1/4 już na właśnie na sport profesjonalny. Jaki stosunek do tego ma nasz mistrz? Zawsze tak było, że zadaniem własnym miasta jest tak naprawdę szeroko rozumiane szkolenie dzieci i młodzieży. Mhm. Finansowanie sportu seniorskiego nie jest obligatoryjne dla miasta i wielokrotnie było w różny sposób dofinansowane, czy była to promocja miasta, a czy rzeczywiście później były to środki przeznaczone stricte na wyczyn sportowy. Kwestia właśnie często się przewijała w tym kierunku, co chcemy osiągnąć. Czy tak naprawdę do pewnego momentu na każdą działalność sportową, która będzie dotyczyła dzieci i młodzieży, jest szeroki strumień pieniędzy. Czy tak naprawdę do pewnego momentu pozwalamy, ale później od wieku już juniora dostają tylko środki ci, którzy rzeczywiście dążą do właśnie czy olimpijskiej reprezentacji, czy w innych dyscyplinach do reprezentacji mistrzostw świata, do mistrzostwa świata. O tym. Tu to jest trudno wyważyć, tak? Bo z jednej strony chcielibyśmy, żeby jak najwięcej dzieci miało dostęp i możliwość trenowania. Czy to będą tańce, czy to będą dyscypliny, nie wiem, wodne, czy będzie to piłka nożna, siatkówka, obojętnie co. Czy próbujemy wydzielić środki, żeby też starczyło na to, żeby cieszyć się później olimpijczykami w danym mieście? Najlepiej to zrobić w taki sposób, żeby jedna i druga strona była zadowolona, ale no to z tym już bywa trochę gorzej. No jak już tu Marek zaczął ten polityczny taki niuans. Ze sportu przyszedł pan do polityki już takiej poważnej, no jest pan posłem aktualnej kadencji Sejmu. I teraz jest takie pytanie, czy ten sport był w stanie panu pomóc się tam odnaleźć i wywalczyć coś dla sportowców, czy... Jaki wpływ to swoje doświadczenie sportowe? Najważniejsza rzecz, którą udało się w tej kadencji sportową zrobić, ale nie tylko mnie, ponieważ oprócz mnie w ławach poselskich jeszcze dwóch mistrzów olimpijskich w tej kadencji zasiada, Szymon Ziółkowski, młodziarz, i Adam Korol, były minister sportu, wioślarz. I najważniejszą rzeczą, którą udało się zrobić, to są zmiany tak naprawdę w dziś już Agencji do Zwalczania Dopingu w Sporcie, a wcześniej Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie. Pewne zmiany, które też dotyczą tego, że zawodnicy nie będą mogli otrzymywać świadczeń olimpijskich w momencie, kiedy próbka zostanie zbadana nawet 10 czy 12 lat po ich starcie. Więc to są te zapisy, które weszły w życie i tak naprawdę dały agencji dzisiaj możliwość ścigania
nie tylko zawodników, ale tak naprawdę śledczych, którzy będą szukali tych osób, które ten doping dostarczyły, substancje dopingujące. To jest bardzo ważna rzecz. Jednej rzeczy, której nam się nie udało zrobić i ja mam tu trochę żal do ministra, który za chwilę będzie szefem Światowej Federacji Agencji do Zwalczania Dopingu w Sporcie, WADY, że nie chciał pójść dalej. Chcieliśmy, aby bardzo surowa kara spotykała zawodników, którzy świadomie biorą doping, czyli odpowiedzialność finansowa. Nie udało nam się tego wprowadzić, zobaczymy. To są bardzo duże sprawy i ważne, ale oczywiście też mniejsze, które akurat teraz na koniec kadencji powiązana właśnie też jakby z karaniem przez Światową Agencję do Zwalczania Dopingu w Sporcie zawodników za doping, czyli odbieranie medali olimpijskich albo z Mistrzostw Świata czy z Mistrzostw Europy. Zasada będzie taka, że w momencie, kiedy zawodnicy, którzy tracą medal, a nasi zawodnicy wchodzą wyżej, mają możliwość złożenia wniosku do ministerstwa i otrzymania różnicy świadczenia, które mogliby dostać za zdobycie tego medalu. A nadmienimy, że takie sytuacje miały miejsce, tak? No i mają, bo przecież no tak. Mamy i Kamilę Skolimowską, przepraszam, nie Kamilę, Anitę, tak, Podarczak, tak. Która przeskoczyła, Szymon Ziółkowski i jeszcze paru innych zawodników w podnoszeniu ciężarów, przecież tam się bardzo mocno przesuwają zawodnicy, tam chyba najbardziej. Poza tym drobiazgi takie, które tu były w regionie, to jest tak naprawdę wywalczenie czy wydeptanie ścieżki dla obiektów sportowych. Zdaje się, że to było 2 tygodnie temu czy tydzień temu, hala otwarta. W Trzcielu, tak? Tak, w Trzcielu było. I to jest fajna rzecz, do której przyłożyłem rękę. Trochę wcześniej miałem okazję przyłożyć rękę do boiska lekkoatletycznego, które powstało w Lubniewicach. Małe rzeczy, drobne, ale za którymi trzeba chodzić, ale przy których tak naprawdę muszą być też osoby, włodarze danych miast czy gmin, którzy chcą coś zrobić. No tutaj nieustannie zabiegałem cały czas o stadion lekkoatletyczny, bardzo trudna walka, przeprawa. Wielokrotnie z ministrem Bańką rozmawiałem, że on lekkoatleta, a to jedyne miejsce w Polsce, czyli miasto wojewódzkie, które nie ma tartanu. I on mówił, będziecie mieli, ale to będziecie mieli. Nie mamy go do dziś, a szkoda, bo powiem, że mamy naprawdę utalentowane dzieciaki. Wiem. Nie wiem, czy pamiętacie, dwukrotnie, przepraszam, był taki, taki projekt, który ściągałem do Gorzowa, jeszcze będąc dyrektorem wydziału, taki water run. To się odbywały takie edycje dla wszystkich szkół, które chętnie chciały przychodzić. Taki mini turniej lekkoatletyczny, najlepsza ekipa mogła wystartować w Małym Pedrosie. I to była dwukrotnie była ekipa z szkoły podstawowej numer 5. Jednego roku wygrała Małego Pedrosa. I czemu nie udało się utrzymać tego dalej? Dlatego, że nie mamy stadionu. No, nikt nie chciał już na tym tartanie, na tej cegle się męczyć. No, Mączce, jakiś czas temu mieliśmy trenera Saskę tutaj i sukcesy są ogromne, wiemy o tym, ale gdzie muszą trenować, to każdy wie. Zazdrością patrzymy na takie małe miasteczka jak Sulęcin, Międzyrzecz, tak? Teraz Witnica, gdzieś która zrobiła taki stadion lekkoatletyczny, że tylko treningi się tam odbywają, no nie ma tu gdzie. Dziś trzeba powiedzieć, że tak naprawdę w województwie lubuskim nie ma obiektu i to przykład jest z tego roku. Lubuskie organizatorem w tym roku było Ogólnopolskie Olimpiady Młodzieży 25. Ale lekkoatletyka musiała się odbyć w Poznaniu. W Poznaniu, tak. Też trener Sadka to o tym wspominał, że trzeba było po prostu imprezę oddać, która tak naprawdę ściągała tu rzeszę kibiców, zawodników. Liczbę, tak, zawodników. Dlatego takie osoby jak pan, czy wspomniany wcześniej Adam Korol, czy chociażby Szymon Ziółkowski, no jesteście potrzebni, no bo wy jakby reprezentujecie swoją osobą jakąś konkretną dyscyplinę sportową, ale też niekoniecznie, też ogół dyscypliny, jaką, czy ogół dziedziny, jaką jest sport. I
No, mieliśmy wobec Was oczekiwania, jak już startowaliście na różnych imprezach, żeby to złoto zdobyć, czy jakikolwiek inny medal. Więc myślę, że teraz mamy podobne oczekiwania, żebyście Wy wspólnie spróbowali właśnie zmieniać ten świat sportu, żeby po prostu były te możliwości do odpowiedniego trenowania i poprawiania swoich umiejętności. Czy na pewno łatwiej pracowało mi się, czy pracuje mi się w Sejmie i też dlatego, że wcześniej miałem okazję pracować w samorządzie, czyli pracować w Wydziale Sportu. Mając dokumenty, poruszając się w tych niuansikach ustawy o sporcie, to pozwoliło jakby też łatwiej od razu wdrożyć się w projekty ustaw, które były nie tylko sportowe, bo tak naprawdę w bardzo ciekawy i bardzo ważny projekt przez naszą komisję przeszedł, który był dotyczył turystyki, czyli tego funduszu turystycznego funduszu ubezpieczeniowego, który jest ważny dla nas wszystkich, kiedy wybieramy się na wycieczki zagraniczne. Dzisiaj jesteśmy tak naprawdę zabezpieczeni dzięki temu funduszowi. Jako taki olimpijczyk z krwi i kości, jakie jest podejście takiego olimpijczyka? Bo zawsze dostawaliście tą emeryturę olimpijską, są dodatki, jakieś tam nagrody bywały, ale przez pewien czas w paraolimpijskim sporcie nie było tego. Dopiero tak naprawdę od paru lat się to zmieniło. Jak tak olimpijczyk pełnosprawny myśli właśnie o tych naszych paraolimpijczykach, bo nie ma co ukrywać, od wielu lat przywożą worki medali. Chociażby nasz gość też, Milena Olszewska. Jak najbardziej. Bardzo często i ja tak to odbieram. Oni chcą być traktowani jak normalni sportowcy, więc też tak byli traktowani. I po raz pierwszy, kiedy minister Mucha jakby zrównała świadczenia olimpijskie i paraolimpijskie, to wszystko się wyrównało, ale też nagle okazało się, że te obostrzenia, które są wobec zawodników startujących normalnie, czyli pełny finał, tak, czy konieczność zawodników, żeby w finale byli z różnych państw, nie zawsze udawało się to zrobić w sporcie paraolimpijskim. Mieliśmy też przykład, że zdaje się, że po którychś mistrzostwach świata w lekkiej atletyce, para lekkiej atletyce, okazało się, że duża część nie miałaby stypendiów z tego względu, że no, zbyt mało osób startowało w finałach, czy było, czy z jednego, czy dwóch państw byli tylko zawodnicy. Więc to są ogłoszenia. Tu nie będziemy nigdy w stanie porównać medali olimpijskich i medali paraolimpijskich, dlatego że one diametralnie się różnią. Sama ilość medali do zdobycia jest inna, tak? Dużo więcej można dużo więcej kompletów medali jest na paraigrzyskach niż na igrzyskach. No i też jakby też patrząc z drugiej strony, liczba osób startujących jest zupełnie inna i nigdy tego nie porównamy. Więc porównywanie jednych medali do drugich nie ma żadnego sensu. Nie można tego zrobić, ale z pełnym szacunkiem do tego, bo wiem, ile pracy muszą włożyć, żeby ten sukces sięgnąć. Więc szacunek jak najbardziej, ale porównywanie medali nie ma żadnego sensu. I tutaj zawsze byłem sceptyczny do tego, że mówienie, że tyle przywieźli paralimpijcy, a tyle olimpijczycy. No jakby nie można, nie da się tego porównać. Ja generalnie chyba nie mam pytań na tym, Michał. Masz jeszcze coś w zanadrzu? W zanadrzu mam i nie, też tak z perspektywy czasu, patrząc ten sport olimpijski do paraolimpijskiego, też tak znowu sięgnę do tego. Jednak sportowy z paraolimpijscy dopiero od niedawna tak naprawdę mogą być typowymi prawdziwymi sportowcami, bo nie muszą pracować, mają... Też się to zmieniło, to poprzez ministerstwo, czy to jakby ministerstwo może pomogło, może bardziej jest świadomość sponsorów też przy tym sporcie? Znaczy świadczenia, jedne mogą być, drugich już nie ma, jakby pewne, jeżeli jest to olimpijskie, nie ma innego świadczenia. I jakby jedno drugie wyklucza, to olimpijskie na pewno jest większe, więc te stypendia też są dużo większe niż świadczenia i to jest bardzo dobry kierunek, tak?
Tak to powinno wyglądać. Tak wygląda w krajach, które mają duże sukcesy w sporcie paralimpijskim, w których jest tak naprawdę ten sport od dawna. Co więcej, to jest bardzo dobry kierunek i tu chyba trzeba, nie wiem czy to jest dobry moment, nie kojarzę nazwiska w tej chwili, ale mieliśmy człowieka, zdaje się, że tutaj z Podgorzowa, który miał startować w tej edycji teraz w telewizji rozgrywanych tych Ninja Warriors. Tak, Michał Wojciechowski. Który w wypadku stracił nogę. Nie wiem, czy on, to raczej nie startuje. To nie, okej. A dzikie dziki robiły zbiórkę, żeby miał rehabilitację, żeby mu pomóc. A ja czytałem wywiad, przepraszam, nie pamiętam nazwiska tego chłopaka, ale niesamowita rzecz. Czyli człowiek ze sportu, twardy, od razu powiedział, że może jeszcze nie teraz na para igrzyska, ale za 4 lata on wystartuje. Czyli nie załamał się, no przecież mogło wysportowany człowiek, bardzo wysportowany, który miał marzenie ścigać się w takich przedziwnych, wspaniałych konkurencjach sprawnościowych. Nagle zostaje niepełnosprawny, ale się nie poddaje, chce walczyć i marzy o paraigrzyskach, czyli otwiera się karta. No, większość naszych paralimpijczyków poprzez to, że znalazł ich trener, ktoś ich do trenera pokierował, nagle okazało się, że wcale świat nie musi być taki zły dla nich, a może być bardzo otwarty, mogą czerpać pełnymi garściami. Tak? To jest fajne. Ja paru paralimpijczyków znam bliżej. Niesamowici ludzie. Tej energii tak naprawdę, która w nich jest i jak podchodzą do siebie, do swoich słabości, ułomności, jest niesamowite. Prezes polskiego, prezes PKP-u, kiedy go pierwszy raz spotkałem, o kulach bez jednej nogi, i on mówi, nie, chłopie, jest u mnie wszystko dobrze, ja nie mam tylko nogi, zobacz, co powiedzą ci, co na wózkach. Ja to jeszcze sobie zasługuję. Tak, zawsze tak? Może być gorzej. No. A więc takie podejście, to tylko czerpać od nich energię taką i to, jak mają wolę walki, i za to bardzo ich bardzo cenię, dlatego nigdy nie chcę deprecjonować ich sukcesów, że nigdy tego nie miałem, ale jakby też nie możemy porównywać tych dwóch rzeczy. No cóż, panie Tomaszu, bardzo dziękujemy. Było nam niezmiernie miło bardzo gościć miło. Pana tutaj wraz z naszymi widzami na kanale. Na koniec, tu jest coś zapisane. Co tu jest? Trudno mi powiedzieć. Jest to Greka. Na pewno powinno być na samym dole. To tam są jakieś może myśli takie? Na samym dole powinna być konkurencja wypisana i dyscyplina. Więc tak podejrzewam, że jest na medalu z Sydney. Było łatwiej po angielsku, więc... Dobra. No i cóż. Kolejne spotkanie dobiegło końca. Dziękujemy bardzo panie Tomaszu, że mogliśmy gościć u nas. Was zapraszamy na kolejne spotkania. Gdzieś tutaj pokaże się subskrybuj, dajecie dzwonki i kolejne informacje o kolejnych spotkaniach z ludźmi związanymi ze sportem. My życzymy powodzenia bo w najbliższej kampanii, która się powoli zbliża. No i tak jak wspomniałem wcześniej, liczymy, że pana doświadczenie w sporcie pozwoli ten sport dalej rozwijać poprzez to, że będzie miał pan tą możliwość uczestniczenia w sprawowaniu władzy właśnie też i sprawowaniu też pieczy nad tym sportem. Dajcie znać, czy wam się podobało. Słuchajcie, jak widzicie, no tutaj mamy bardzo szerokie spektrum, jeśli chodzi o gości. Dzisiaj gościliśmy wyjątkową osobę. Mamy nadzieję, że tych osób bardzo ciekawych, interesujących i chyba się zgodzicie. No bardzo ciekawie nasz mistrz opowiada o tym, jak zaczynał. Jak doszedł i warto, do tego miejsca, gdzie jest. Tak, i warto z tego wyciągać wnioski. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się i do zobaczenia. Do zobaczenia.